Moje pierwsze marzenie rap. Wiedziałem, że i tak się nie uda, ale dążyłem do tego i chciałem tego tak, że zacząłem nawet wierzyć w cuda. To był szczyt, do którego miałem nie doprowadzić inne cele, a było ich tak wiele tutaj, że zrobiłem sobie z nich małą celę. A nawet przyjaciele nie chcieli mnie słuchać, bo brak czasu, bo nie taki rap robiłem, bo od razu chciałem się tym chwalić. Poprosiłem, żeby chociaż raz na chwilę się skupili i żeby posłuchali, ale najwyraźniej to było za dużo. Woleli zbić mnie z tropu, mówiąc na przykład, że kariery to mi nie wróżą. Tacy przyjaciele, a podcinali skrzydła. Mówili mi, żebym przestał, odpuścił, bo nikt mnie na piedestał nie wpuści. Choćbym się zesrał, widzę w tym sensa. Oni budzą mój niesmak, oszuści. Atmosfera robiła się gęsta wtedy, a ja czułem, że to dopiero przedsmak, wiesz? Bo choć nieraz się podnosiłem gdzieś tam z gleby, robiłem swoje, to najlepsza zemsta, nie? Obiecałem wtedy sobie, że jeszcze im udowodnię, że ten brak wiary we mnie przekuje w swoją zbroję, że ich negatywy wcale już nie będą trafiać do mnie i że będę robił swoje. To był drugi cel, miał mi dać satysfakcję. Chciałem doprowadzić do tego moją pracą, że zrobię taką płytę, że jeszcze sami przyjdą na mój koncert i jeszcze zapłacą. I gdy zacząłem rozumieć, jak to wszystko wygląda, jak niewiele zależy ode mnie tu, zacząłem wątpić, no bo nie umiem prosić się, a podlizywać się nie będę, cóż. Jestem Marek z Elbląga i dla mnie jest jedno ważne tu, satysfakcję mi daje to, że jestem sobą, a nie uznanie tych psów. Nawet gdybym nagrał płytę roku, to i tak nikt tego nie doceni. Nie pasuje na szczyt, bo nie lubię sztucznych ludzi wokół, więc nagrywam z podziemi i to się nie zmieni, bo nie mam zamiaru prosić się o czyjeś uznanie. Moje życie to szereg szarości odcieni, a to się przecież nie sprzedaje. Nie wpiszę się w modę, bo nie byłbym sobą. Wstyd by mi było patrzeć na siebie w lustrze. Gdybym był taki jak wszyscy obok, to żaden sukces, to byłoby sztuczne. Więc gdy wypuszczę ten numer, to może ktoś go odkopie i zauważy, że robiłem go dumnie na tyle, co umiem, zawsze z uśmiechem na twarzy. Pewnie dalej będę miał cele, poprzeczkę będę brał wyżej jak zawsze, ale nie będę już patrzył w dół za wiele, bo w sumie nie ma na co patrzeć. Zamknięty w celi celów, osiągnę jeden i to nie ucieszy mnie, bo kolejny z celi wielu przede mną, na nim się skupiam, wiesz jak jest. Obiecałem sobie jeszcze, że im udowodni, że ich brak wiary we mnie przekuje w zbroję, ale w dupie z nimi, dotarło to do mnie, że w sumie to ich pierdolę. Teraz nie chcę mi się już ruszać w trasę, nie muszę nic udowadniać, nie musiałbym już nawet nagrywać, choć czasem jak mi się zechce, to nagra. Zacząłem rozumieć, że te cele są dla mnie, że to ja im muszę sprostać, że są dla mnie więzieniem zamkniętym dokładnie, z którego nie mogę się wydostać. Wtedy postanowiłem, że się tam rozgoszczę, z tej celi pułapki zrobię dom. Przebicie się przez te cele nie będzie proste, ale kiedyś to zrobię, ziom.